Nie mogę się poddać. Muszę umieścić tak, żeby wysyłał mi na maila. Czyli trzeba wszędzie, gdzie się tylko da. Wcisnąć tutaj ten mail. Nadawca. Wiadomość. Host. Wszystko jest dobrze. Tu jest empty. Submit. Submit. Zaryzykuję. I piszę tu. To nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi i jedziemy z tym koksem. Cykuś, mikuś, trzeba wyjść na serwerową stronę, kontakt PHP, ten, odpisać. Wejść na stronę. I wszystko będzie jasne. Działa, czyli nie jest zepsute. Wiadomość, jeśli formularz jest zepsute, bo nie wysyła. Jeszcze raz. Podejrzewam, że adres e-mail nie jest prawidłowy. Nie, jest zepsute. Czyli trzeba naprawić. Jeszcze raz pisać tutaj submit. Ctrl Z. Ctrl Z. Czyli cofnij. Zapiszemy, przerzucimy. I jedziemy z tym koksem. Próbujemy na wszelkie sposoby, po to, żeby mieć dobry formularz kontaktowy. Odsunięcie, dobra, kontynuuj, tak nic nie robi. Cofnij, wypełnij wszystkie pola wstecz. Wstecz. Dobra, wypełnij, wyślij formularz. Cofnij, wypełnij wszystkie pola. Jest błąd, jest błąd, błąd, błąd. Jest błąd, który nie ma sensu. Cofnij, wypełnij wszystkie pola formularza. Są wypełnione wszystkie pola formularza. Czyli to skubaństwo. Musi być nadal e-mail. Tu. Też będzie. To jest funkcja sprawdzająca poprawność e-maila. Nadawca.
Jak zrobić, żeby to działało? Trzeba spróbować jeszcze tą opcję. Gdzieś jest ukryty. Tu jest jeszcze e-mail. Od. Powinno być to w funkcji submit, wyślij, czyli tu jest rozwiązanie w input reset, type reset, wyczyść, submit, type submit, wyślij formularz, submit, szukamy tu submit, submit. Nie ma co się zastanawiać, czy aby są teraz na serwer. Sobie odświeżyć. Jeszcze nazwisko weźmy to. I tu sasa, wyślij formularz. Nie, program rozumiem jest niepoprawny. Jakim prawem, jak tutaj jest? Mocking.pl. Wyślij formularz. Nie poprawiam, czyli po prostu sprawdza adres e-mail, musi być tu e-mail. Albo po prostu ja wpisałem dwa razy miejsce tu adres e-mail i tu adres e-mail i się gdzieś kłóci. Ale jak, co tu było wcześniej? Trzeba zobaczyć na stronę. Ale często powstają takie jaja jak berety. Podejrzewam, że to tu. Tu trzeba wpisać. Jeszcze raz kopiujemy ten. Zmienia się wiele? Niewiele. Jeszcze raz wklejamy ten kodzik. Jeszcze raz, zabierz mnie. I co robimy? Wpisz swój adres e-mail. Tu jest. I wybieramy kodowanie znaków polskich. I tu nas www. Yes. I teraz będzie działać się parant. Tyle, że trzeba. Wysłać. Dobra. Ale bo wzięliśmy prosty. Czyli zaawansowany formularz ma braki. A tu
tu jest. Pisz swój adres e-mail. Tego brakuje. Sprawdźmy, czy to wysłało. Wysłało. Pięknie. Wiemy wszystko. Pyk, pyk. Mąż kontaktowy. Jest wszystko wiadomo. Ale teraz trzeba zrobić tak, żeby wysłało nam tamtym. Cofam się od nich. Dał nam wybrakowany formularz. I tyle.